Wojkowie byli niegdyś bardzo liczni w polskich Bieszczadach. Przed półwieczem zostali zmuszeni do porzucenia swojej ojcowizny i odejścia stąd na wschód. Tylko nieliczni odchodzili z własnej woli. Większość została po prostu wypędzona. Mogli zabrać ze sobą niewiele dobytku. Pozostawili domy, sady, pola, cerkwie i cmentarze z grobami przodków. Ich ponad pięciowiekowa obecność w Bieszczadach w 1947 roku dobiegła kresu. Zaczęło się wszystko na początku XV wieku, gdy ze swoimi stadami ruszyły na północ grupy pasterzy w poszukiwaniu nowych miejsc zdatnych do zasiedlenia i prowadzenia gospodarki pasterskiej. Bieszczady były wówczas bardzo rzadko zaludnione, w przeważającej mierze przez ludność ruską. Pozwolono przybyszom zakładać nowe wsie na surowym korzeniu. Karczowali wytrwale lasy i zarośla, budowali chyże dla siebie i szałasy dla swoich zwierząt. Dostawali 24 lata wolnizny, w czasie której mieli się zagospodarować. Pozwalano im także zachować prawa zwyczajowe, przejęte przez od przodków. Polacy nazywali to prawo prawem wołoskim. Kmiecie, którzy się tu osiedlali, dostawali po około 24 hektary roli. Korzystali też ze wspólnych pastwisk na połoninach. Język bojkowski powstał na bazie języka ruskiego pod wpływem cerkwi prawosławnej, w której liturgia odbywała się, zresztą nadal się odbywa, w języku starocerkiewnosłowiańskim, wywodzącym się z języka staromacedońskiego. W dialekcie bojkowskim spotykamy wiele zapożyczeń z języków polskiego, słowackiego, rumuńskiego i węgierskiego. Dialekt bojkowski, co warto pamiętać, nie posiadał formy literackiej. Nazwa Bojko ma charakter przezwiskowy i oznacza, jak chcą jedni ludzi nieufnych, zacofanych, powolnych w ruchach, lub jak chcą inni hodowców siwych wołów, zwanych Bojkami. Tak czy inaczej ma wydźwięk pejoratywny i jest związana z wołowatością. Polacy nazywali ich Rusinami, Rusnakami bądź Górniakami. XVIII-wieczny pamiętnikarz określił ich jako ludzi posępnych, powolnych i długo namyślających się. Oni sami nazywali siebie Hyrniakami lub Werchoweńcami, czyli po prostu ludźmi gór. Nazwa Bojkowie pojawiła się w literaturze etnograficznej w połowie XIX wieku i była przyjmowana z dużymi oporami. Natomiast określenie Bojko po raz pierwszy pojawiło się w 1607 roku w rejestrze złoczyńców grodu Sanockiego. Zapisano tam, że Oleksa Dawidów z Rabiew zeznaje na męce, że dwa woły kowalowe z Moczary sprzedał w Lesku Bojkowi. Mianem Bojka w tym przypadku określono wędrownego handlarza wołów. Bo Bojkowie bieszczadzcy hodowali przede wszystkim bydło. Już w XV wieku woły kupowane od nich przez Żydów i szlachtę trafiały do Krakowa, potem także do Lwowa i nawet do Poznania. W XIX wieku i na początku XX słynne były na całe Bieszczady jarmarki na bydło w lutowiskach, na które spędzano z gór po kilka tysięcy sztuk wołów i jałówek. Bydło w Bieszczadach było nie tylko przedmiotem handlu, ale i rabunku. W 1607 roku wspomniane już dwa woły zrabowano kowalowi z Moczar. Ale ludowe podania mówią o stajniach na szczycie Dwernika Kamień, w których beskidnicy, czyli zbóje bieszczadcy, trzymali zrabowane konie i bydło przed odprowadzaniem ich na targi na węgierską Słowację.
Dokładne wytyczenie granic zamieszkałych przez Bojków napotyka na duże trudności z uwagi na ich ponad już półwiekową nieobecność w tym regionie. Najmniej sporną wydaje się być granica południowa, bo ona pokrywa się z obecną granicą polsko-słowacką. Bojkowszczyzna ciągnęła się wzdłuż północnego łuku Karpat pasmem szerokości od 40 do 70 kilometrów. Od Doliny Solinki do Doliny Oporu, czyli gdzieś jakieś 150 kilometrów. Na zachodzie obszar przejściowy między Bojkowszczyzną a Łemkowszczyzną był między masywem Wielkiego Działu a masywem Łopiennika. Najmniej czytelna jest granica północna, bowiem na znacznym obszarze były strefy przejściowe. Bojkowsko-doliniańskie, bojkowsko-pogórzańskie, bojkowsko-ukraińskie, ale tak czy inaczej, ta granica przebiegała gdzieś na południe od Leska i Ustrzyk Dolnych. Kilka lat temu wybraliśmy się takim bojkowskim płajem doliną Górnego Sanu, od Forylnego do Kulskiego. Wjeżdżamy na przełęcz Tworylczyka. Stał tu kiedyś żelazny krzyż. Podobno w tym właśnie miejscu pan młody, jadąc na swój ślub, spadł z konia i zabił się. Teraz nie ma już ani krzyża, ani ludzi pamiętających tamte zdarzenie, czy też tamtą legendę. Się wzdłuż Sanu z Forylnego na Kulskie, wprost trudno uwierzyć, że tutaj żyli przez pół tysiąca lat ludzie. I w zasadzie w tej chwili tylko ta stara bojkowska droga i mijane po drodze zdziczałe jabłonie i grusze zaświadczają o tym, że tereny te, teraz wydawałoby się zupełnie dziewicze, kiedyś były zamieszkałe. Ba, były wprost nieprawdopodobnie eksploatowane gospodarczo. Były wręcz przeludnione, bo w 1910 roku, jak podają szematyzmy, 18% ludzi z tych trzech wsi było na emigracji w Ameryce, za chlebem. Część z nich wracała, kupowała podworskie grunta, budowała nowe chałupy, część zostawała tam na stałe. Od 50 lat na tych terenach praktycznie nikt już nie mieszka. Pierwsze wysiedlenia nastąpiły w 1944 roku, kolejne w 1945. Największe w czerwcu 1946 roku. Reszty w zasadzie nielicznych już dotyczyła akcja Wisła. I od 1947 roku tu, tymi terenami, nad Doliną Sanu, praktycznie zawładnęła przyroda. Dziczeją coraz bardziej, ale przez to stają się coraz bardziej atrakcyjne, także turystycznie. Z dworu w Krywem zostały tylko resztki kamiennej podmurówki. Z parku dworskiego tylko jedna lipa. Kwiatowe klomby zarosły łopianami i pokrzywami. Staw wypełnił się mułem. Miejsca, gdzie był tartak, karczma i młyn, zarosły olbo. Tę cerkiew zbudowano przed 150 laty, bez wątpienia w miejscu starszej, zapewne drewnianej. Przetrwała 100 lat. Po II wojnie światowej
kiedy wysiedlono mieszkańców Krywego w lecie 1946 roku, jacyś nieznani ludzie zdjęli z dachu blachę, po czym dla zatarcia śladów cerkiew podpalono. Jeszcze do dzisiaj na murach można zauważyć ślady płomieni, ślady zwęglonego drewna. Tereny zamieszkałe przez bojków były mało urodzajne i trudno dostępne. Stąd całe ich życie upływało w niedostatku i w nieustannym zmaganiu się z przyrodą. A to nie sprzyjało rozwojowi cywilizacyjnemu. Ich kultura społeczna i materialna wyróżniała się archaicznością na tle kultury polskiej. Dość powiedzieć, że większość chat, około 90%, w połowie XX wieku nie posiadała kominów. Wynikało to między innymi z przeświadczenia, że w kominie mieszka diabeł. Podstawą wyżywienia bojków od połowy XIX wieku były ziemniaki. Oprócz nich jedli najczęściej placki owsiane, kiszoną kapustę, ser owczy. Pili zaś mleko i owczą serwatkę. Jako odświętne pożywienie traktowali pierogi z mąki pszennej. Pomimo, że byli hodowcami, mięso bardzo rzadko gościło ich jadłospisie. Na Przednówku, w dniach szczególnego niedostatku, kiedy skończyły się zapasy i nie było jeszcze nowych zbiorów, przymierali głodem. Żywili się zielskiem, grzybami rosnącymi na bukach i rybami łowionymi w rzekach. Używany sprzęt był niezwykle prymitywny, domowej roboty i w niewielkiej ilości. Odświętne odzienie, a także zapasy gotowego płótna trzymano w drewnianej skrzyni. Drugim najważniejszym elementem wyposażenia był stół, na ogół skrzyniowy, z ruchomym grubym blatem. W skrzyni stołu trzymano jedzenie. Chleb, ser, słoninę. Starzy ludzie w latach 70. opowiadali mi o stołach, których blaty zrobiono z grubych brusów. W takim blacie wyżłobione były wgłębienia na kształt misek, do których nakładano jedzenie. Po spożyciu tego jedzenia gospodyni myła blat i nakrywała białym płótnem. W ten sposób ilość naczyń kuchennych ograniczano do minimum. W chacie bojkowskiej łóżka należały do rzadkości, jeżeli było to jedno, zrobione z desek na kształt niewysokiej skrzyni i wypełnione żytnią słomą. W łóżku spał gospodarz ze swoją żoną. Dzieci układano do snu na ławie albo na piecu. Część pieca kurnego stanowił piec do pieczenia chleba. Zbudowany był z kamieni i gliny. Właśnie na wierzchu tego chlebowego pieca spano. Takie legowisko widziałem jeszcze w 1977 roku. Tu w Bieszczadach, w Żerdęce. Było to miejsce najcieplejsze w izbie, a zatem uprzywilejowane. Przysługiwało na ogół dziadkom i najmłodszym dzieciom. Do spania nie używano pościeli wtedy, ani nawet nie przebierano się. Dopiero w okresie międzywojennym zwyczaje bojków w tym zakresie
zaczęły ulegać zmianie. Ubiór bojków był prosty i mało zdobny. Na co dzień chodzili w lnianych koszulach, wypuszczanych na lniane spodnie i skórzanych chodakach, ale także w łapciach z łyka. Kobiety były ubrane równie siermiężnie, wypuszczały koszulę na spódnicę i przypasywały zapaską. Na głowach nosiły białe chustki. Obuwie w zasadzie nie było używane. Bojkowie chodzili boso, od wiosny do pierwszych przymrozków. W Trzewikach chodzili do cerkwi albo do miasta, ale ubierali je dopiero przed cerkwią albo przed miastem i zaraz po wyjściu z cerkwi zdejmowali je. Wysokie buty z cholewami pojawiły się dopiero na końcu XIX, a w zasadzie na początku XX wieku i były oznaką zamożności gospodarza. Strój świąteczny był nieco ozdobniejszy niż poprzedni. Koszule, spódnice, siaraki zdobiono haftem krzyżykowym. Wszystkie ubiory robiono oczywiście z materiałów domowej produkcji. W zimie noszono baranie kożuchy. W kolorystyce dominowała szarość i biel. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto ubierać się w miastowe materiały, kolorowe, ale przede wszystkim tańsze zdecydowanie od tych, które produkowano systemem domowym. W okresie międzywojennym strój, tradycyjny strój, zaczął na bojkowszczyźnie zanikać. Część swojego życia spędzał Bojko na Połoninach, gdzie wypasano bydło rasy werchowskiej lub siwej, długorogiej, ale także owce, kozy, rzadziej konie rasy huculskiej. Mieszkał wtedy w kolibie, pasterskim szałasie, zbudowanym z kamienia albo z bali jodłowych czy też świerkowych. Czasami także koliba była przenośna. Była to wtedy taka buda zbita z desek na płozach. Życie na Połoninie niczym nie różniło się od życia pierwszych pasterzy wołoskich, którzy przybyli tu w Bieszczady w XV wieku. Było tak samo, bydlęco trudne i wymagało wprost niewiarygodnej odporności fizycznej. Kilka lat temu byłem po raz pierwszy na Bojkowszczyźnie, tej Bojkowszczyźnie ukraińskiej, między innymi w towarzystwie Huberta Osadnika. Z tego co wiem, Hubert bywa na tej Bojkowszczyźnie ukraińskiej kilkanaście razy w roku. Jaka ta Bojkowszczyzna jest? Czy ona, no bo przecież cała Europa, Ukraina też przecież, zmienia się. Jaka jest ta Bojkowszczyzna na dziś? Bojkowszczyzna się również zmienia. Te wsie, które tutaj oglądamy, mamy przygotowane zdjęcia, na które jeździmy kilkanaście razy w roku. Tam próbujemy odkryć te elementy tej tradycyjnej kultury zachodniej bojkowskiej. Również się zmieniają. Ta zmiana przebiega głównie w kierunku pewnej industrializacji. To znaczy ludność miejscowa odchodzi od tych tradycyjnych sposobów życia, gospodarowania, budownictwa na rzecz nowoczesności, a więc stare strzechy pokryte są eternitem, czy też inne formy, wchodzą asfalty i tak dalej. Ale generalnie wśród ludzi te elementy kultury bojkowskiej pozostają niezmienione, a więc jest to pewna szansa, możliwość dla nas, dla badaczy, przeprowadzenia badań porównawczych tej kultury, która u nas zniknęła z wiadomymi wydarzeniami lat 40. dzisiaj na stronie ukraińskiej. Ale wtedy jak ja byłem, wiele domów było pustych. Wydaje się, że ta młodzież odchodzi. No więc będzie ta kontynuacja tej kultury bojkowskiej. Jak tam jest z tymi ludźmi? Czy oni chcą być u siebie? Czy oni jednak opuszczają? Z tego, według moich obserwacji, ci ludzie są tam na miejscu, ale
praktycznie stuprocentowe bezrobocie, które panuje w tych wsiach, bo tam nie ma żadnego przemysłu, ani żadnych innych możliwości, zmusza tych ludzi do wędrówki w inne strony Ukrainy. Osobiście w tym roku, w czerwcu, będąc na konferencji naukowej zorganizowanej przez nasze muzeum, większość tych młodych ludzi pojechała na pracę w kierunku Rostowa, a więc na tą Ukrainę Wschodnią. Jest to pewna szansa dla nich. Zwiedzanie rozpoczynamy od Chyrowa. Tu dojeżdża kolej normalna torowa z Zagórza. Miasteczko robi na nas przygrymiające wrażenie. Na pierwszy rzut oka dostrzega się ogromne zaniedbanie. W kilku sklepach towaru jak na lekarstwo. Przy streganach kobiety stoją z mlekiem, jajami, wódką. Stoją, bo przecież nie sprzedają, skoro nie ma kupujących. W dawnym kościele chyrowskim jest teraz dom kultury. Wszędzie bieda, puste sklepy, stare, rozwalające się chałupy. Na przyzbie suszą się pestki dyni, na progu chaty w bali trochę kartofli, psieni, główki kapusty. Wokół ścian poukładane trochę drewna i kory. Korę noszą w workach z tartaku. Czymś przecież w zimie trzeba palić. Co krok spotykamy stare kobiety tarczące tobołu, worki, ciągnące wózki, prowadzące krowy. Stare, samotne kobiety chyba najtrudniej znoszą biedę. Mają miesięcznie po 37 hrywien emerytury. To jest 10 dolarów. Jak budowali pieniądze normalnie, pensje nam, my by żyli tak bajka. A ja boję, na 1,5 miesiąca jadę na 22 rubli. A co to za życie? A to trzeba i ubówia, trzeba i wszystkiego, a tu nie ma. Aha, co to że? Ja nie chwalę, Ukrainy nie, nigdy nie będę. I on mnie w to nie chwali. I wszyscy mówią, że na Moskale było lepiej. No ale jakie ja takie musi być, proszę Pana, nie tak będzie. Co będziemy robić? Trzeba dożywać swego wieku. To już niedługo. Wojtek Wesołkin uchodzi za odkrywcę Libuchory. Najbardziej archaicznej wsi, jak się wydaje, na Bojkowszczyźnie ukraińskiej. Jak to się stało, że akurat tam trafiłeś? 10 lat temu, kiedy to otwarto linię kolejową Zagórz-Chyrów, otwarła się możliwość wjeżdżania na Ukrainę. Wtedy to zorganizowałem taką nieliczną osobową wyprawę właśnie na Ukrainę w pasmo Pikuja i Starostyny. Później schodząc w kierunku Starostyny, no musieliśmy opuścić Grań Karpat i szukać schronienia, ponieważ pogoda coraz bardziej się zaumywała. I w ten sposób doszliśmy właśnie do Libuchory. Rozumiem zatem, że to przypadek zdecydował, że trafiliście do tej archaicznej perełki Bojkowszczyzny na Ukrainie. Poniekąd tak, ponieważ moja wiedza o tamtym terenie była znikoma. W zasadzie tylko na podstawie map i przedwojennych jakichś tekstów źródłowych, turystycznych, starałem się opracować tą trasę. Nie wiedziałem, co jeszcze, co tam zostaniemy współcześnie, czyli te 10 lat temu. Także poniekąd przypadek sprawił, że pogoda wygoniła nas z powrotem w dolinę i zeszliśmy akurat w dolinę długiej, po 14 kilometrów, ciągnącej się na przestrzeni 14 kilometrów wsi Libuchora.
czasie spisu ludności polskiej w 1921 roku połowa mieszkańców wsi Wołosate podała narodowość polską. W Smolniku koło Lutowisk 516 mieszkańców na 520 także podało narodowość polską. W Bystrem koło Lipia 402 na 469. Tak więc Bojkowie Bieszczadzcy byli pochodzenia ruskiego, wyznania grekokatolickiego i narodowości polskiej. Szkoda, że kulturowy pejzaż Bieszczadów został o nich właśnie zgłoszony.